Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj sprawdzimy sobie top 10 najmocniejszych Polaków w całym Shakes and Fidget. Ktoś jakiś czas temu podsunął mi w komentarzach pomysł na ten odcinek i stwierdziłem, że będzie to dość ciekawe, interesujące dla was, żeby po prostu sobie obejrzeć, więc dziękuję tutaj, niestety nie pamiętam niku, bo to już było jakiś czas temu, ale dziękuję pięknie za tą propozycję, możesz się ujawnić w komentarzu i wy również, jeżeli chcielibyście coś zobaczyć na kanale, czego jeszcze nie było, to możecie podsyłać swoje propozycje również w komentarzach, dlatego że ja to wszystko czytam, jeżeli tak jak mówię, wyda mi się coś faktycznie ciekawe, to zapisuję sobie te pomysły, no i pewnie prędzej czy później na kanale się to pojawi. Jeżeli chodzi w ogóle o kryteria tego odcinka, może tak, na początku to zaczniemy sobie od postaci top 10 i będziemy lecieć w górę, czyli teraz widzicie postać 10, potem będzie 9, 8, 7 i tak dalej, aż do top 1, aż do najmocniejszego Polaka w tej grze, to pierwsza sprawa, no i druga sprawa kryteria. Wiadomo, że głównie tutaj, jeżeli chodzi o siłę postaci, no to główną rolę, że tak powiem, odgrywają statystyki, a tak naprawdę podstawy, no ale do tego dochodzą jeszcze gemy, żeby były jak najmocniejsze, dochodzą maksymalne runki i tak dalej, no i to wszystko overall składa się na to, że po prostu postać jest bardzo mocna, więc ja główne kryterium, jakie sobie tutaj przyjąłem, to była po prostu międzynarodowa sala chwały, dlatego że wiadomo, jak to wszystko mamy na wysokim poziomie na naszej postaci, to ta postać się robi bardzo mocna, no i jesteśmy tutaj nie dość, że top 1 na swoim serwerze, no to jeszcze zdobywamy wysokie miejsca, jak widzicie, w międzynarodowej sali chwały, więc ja po prostu wziąłem top 10 Polaków, było to chyba, tak, bo wiecie, międzynarodowa sala chwały, no to są wszystkie serwery, jakie tylko istnieją i chyba w top 80 tej międzynarodowej sali chwały znalazło się tych top 10 Polaków, tak jak mówię, były tam jeszcze ze 3 serwery międzynarodowe, ale w żadnym top 1 to nie był Polak, więc tego nie brałem pod uwagę, także będą dzisiaj tylko i wyłącznie serwery polskie, no i wiadomo, że tutaj, jeżeli ktoś na przykład jest na pozycji 11, a potem kolejna osoba, no to akurat kolejną mamy na 13, więc te postacie mogą być blisko siebie, no ale potem na przykład serwera pierwszego polskiego mamy dopiero na 20, no to wiadomo, że siła tych postaci jest jakoś tam delikatnie inna, z racji tego, że ten tutaj się prawie o 10 miejsc, ten tutaj kolega oczywiście prawie o 10 miejsc wyżej w tej międzynarodowej sali chwały się przebił, więc po prostu takie były kryteria. No i dobra, chyba możemy zaczynać. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zostawić kciuka w górę, jeżeli takie odcinki wam się podobają, to zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Piszcie komentarze, co wy sądzicie o tych postaciach, która wam się najbardziej podobała i tak dalej, i tak dalej. Możecie oczywiście subskrybować z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piątym komentarzu oraz opisie. No i chyba tyle. Chyba wszystko powiedziałem, chyba możemy zaczynać. No i postać top 10 tego odcinka, czyli na pozycji 10. Serwer 5 polski. Mamy Ambrożego. Ambroży jest tutaj wojownikiem, 644 poziom. No i jak widzimy, bardzo, bardzo świetna postać. Ja od razu tutaj, jak widzę wojownika, to już moje serce, powiedzmy, jest oddane, bardzo to wszystko mi się podoba. Jak widzimy, jeżeli chodzi o cześć, no to mamy prawie 200 tysięcy punktów przewagi nad top 2, około tam 300 tysięcy nad top 3, więc no zdecydowana dominacja na tym serwerze. No i co tutaj mamy? Ja oczywiście nie będę nic oceniał ani nic, te postacie były zakładane dawno temu, tu jak widzimy boki są dość wysoko ulepszone, że tak powiem, szczęście tak samo, ale to było kiedyś zupełnie inaczej, zupełnie inna szkoła, kiedyś nie było czarnych gemów i tak dalej. Ja tu po prostu wydaje mi się, że nawet nie powinienem się wypowiadać, czy ta postać jest dobra, czy nie, tylko sobie po prostu je wszystkie obczaimy. Więc dobra, jeżeli chodzi o statystyki, to mamy tak, 123,5 prawie tysiąca siły podstawy, no i prawie 59 tysięcy HP, jeżeli chodzi o podstawę, także no tutaj zdecydowanie odbita siła od tego HP, boczki jak widzieliście, tu mamy po 3300, szczęścia 2900, pancerza ponad 50 tysięcy, to nam daje oczywiście 50%, no i tutaj klaserek. Klaserek jest dla mnie dziwny, na początku myślałem, że coś jest zbugowane, dlatego że nie ma tutaj 100% i że po prostu ja nie widzę, że on ma 100%, no ale jak sobie tutaj zerknąłem na top 2, na top 3, no to oni już te 100% mają, głównie tutaj na top 4, dlatego że to jak widzicie również jest wojownik, on tutaj jeżeli chodzi o statystyki, no to ma je zdecydowanie mniejsze, no a mimo wszystko 100% tego klasera ma, więc nie wiem, szczerze mówiąc, z czego to wynika. Raczej lochy, które mógł ubić, no to już ubił, więc bardzo możliwe, że czegoś mu tam brakuje albo coś się po prostu zbugowało, no tak czy inaczej nie widzimy, żeby to 100% klasera faktycznie było. Dobra, lecimy dalej, jeżeli chodzi o itemki, to tak, broń ulepszona razy 20, co ciekawe, gemy w ogóle, gemy mamy jak widzicie po 250, 260, także to jest już chyba, wydaje mi się, że setna kopalnia i po prostu w ogóle zobaczcie, jaki mały rozstrzał, nie? Wszystkie te gemy są bardzo, bardzo podobne do siebie, więc tutaj zdecydowanie
zdecydowanie chyba na ten moment mocniejszych nie może zdobyć. Runki maksymalne z tego co widzę, 60% w broni, łączne odporności również są maksymalne, także tutaj to jest ok. No i właśnie, to co mnie też najbardziej dziwi, to to, że wszystkie itemki ma ulepszone razy 10, więc to nie jest jakieś giga mocne ulepszenie, no a tutaj broń razy 20, więc nie wiem czemu tak, ja raczej to wszystko bym równomiernie rozkładał, no musiałem się czepić, no ale jest jak jest, bo bardzo możliwe, że po prostu przez to, że ma tak te itemy ulepszone, troszeczkę tam traci, no ale i tak jest bardzo wysoko w tej międzynarodowej sali chwały, bo tak jak mówiłem, chyba tam jakieś top 70, top 80, takie overall na całym świecie, więc i tak postać bardzo, bardzo mocna. Mamy tutaj, kiedy wbił 500 level, 28 października 2019 roku, no i 600 level mamy 6 lipca 2021 roku, więc no te 100 leveli można powiedzieć, że no nie tak długo, nie? Wydawać by się mogło, że to bardzo długo schodzi, no ale tu jak widzimy mimo wszystko nie jest tak źle. Dobra, więc tyle jeżeli chodzi o tą postać, a my możemy lecieć do top 9. Kolejna postać, serwer 25 Polski, tak jak wspomniałem, top 9 tego odcinka mamy Dragona, który gra magiem, 620 poziom, ogromna przewaga w czci, tak samo, nawet większa niż przy okazji poprzedniego kolegi, tam w ogóle poprzedni kolega jeszcze miał ponad miliard HP, tam chyba 1 100 000, więc na to nie zwróciłem uwagi, no ale to też oczywiście robi wrażenie, no ale dobra, przejdźmy teraz tak jak mówię do Dragona, no 500 około 1000 czci przewagi, więc to jest no bardzo, bardzo dużo, jak sami widzicie, no i zobaczmy co tutaj ciekawego w tej postaci się kryje. Jak możemy zauważyć, od razu 100% klaserka, więc tu już wszystko jest tak jak być powinno. 166 tysięcy inteligencji w podstawie, 53 tysiące HP jeżeli chodzi o podstawę, no i to overall składa się na to, że mamy, zobaczcie, 350 dopiero co wbił tysięcy inteligencji, no to już wygląda naprawdę potężnie, z prawie 200 milionów jeżeli chodzi o obrażenia, HP tak samo 408 tysięcy, no jako mag to jest bardzo, bardzo dużo. Boczki z tego co widzę po 2900 około, szczęście 2500, więc nawet nieźle. No i dobra, co my tutaj więcej mamy? Runki nie ma maksymalnej, co prawda brakuje mu tylko 2%, to nie jest tam nie wiadomo ile, no ale tak czy inaczej, jak widzimy, ta runka jeszcze maksymalna nie jest. Łączne odporności za to ma maksymalne z tego co widzimy. No i co? Itemki poulepszane około razy 10, razy 11, razy 12, więc tu już nie ma tragedii powiedzmy. No i jeżeli chodzi o gemy, no to tak, taka średnia to bym powiedział, że są około 2000, więc troszeczkę słabsze od poprzedniego kolegi, no ale tak czy inaczej tutaj overall te statystyki są bardzo, bardzo mocne. Tu wiadomo, że pewnie specjalnie nie szuka tej maksymalnej runki, tylko mu tam prędzej czy później wypadnie sama, no ale tak czy inaczej, no bardzo, bardzo mocna postać, w ogóle S25 to nie jest, no trochę, no powiedzmy, że jest to stary serwer, ale nie jakiś, nie wiadomo jak stary, więc tak czy inaczej w porównaniu do takiego właśnie S5 czy tam S1, także no tak czy inaczej bardzo fajnie, że na 9 pozycji tego rankingu kolega się znalazł. Tutaj akurat nie ma nic ciekawego jeżeli chodzi o opis, nie ma żadnych osiągnięć, no więc tyle, nic tylko podziwiać, kolejna świetna postać, bardzo mocny maguś, no a my możemy lecieć dalej do miejsca 8. Kolejna postać, miejsce 8, tak jak wspomniałem, mamy serwer drugi Polski, no i jak widzimy wojownik po raz kolejny Yoda 1, 609 poziom i zwróćcie uwagę, że jeżeli chodzi o ten ranking, to nie ma takiej dużej przewagi jak przy tam poprzednich dwóch kolegach, bo tutaj top 2 ma praktycznie tyle samo czci, no i jeżeli chodzi o top 3 to tak samo, no 10 tysięcy czci przewagi to nie jest wcale jakoś bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że ten serwer jest aż tak stary, no ale Yoda w tym momencie ma już 609 level i pół i jak widzimy akurat w momencie nagrywania tego odcinka to on wbił się właśnie na top 1 tego serwera, więc to o nim będziemy sobie mówić. No i dobra, tak jak wspomniałem, wojownik 281 tysięcy siły, 200 prawie 5 tysięcy HP, tu mamy 125,5 tysiąca podstawy tej siły, 80 prawie 2000 HP, więc no potężne te statystyki po raz kolejny, tu zresztą innych nie będzie w tym odcinku, chyba powiedziałem czy też nie, to jest miejsce 8 w ogóle. W każdym razie mamy o boki po 6100, tutaj 4200, więc no troszkę w te boki władował tego golda, no i szczęście 3500, no to jeszcze nie ma tragedii, no ale zwróćcie uwagę, tu już powoli się zbliżamy do wojowników, którzy będą mieli po 1,5 miliarda tego HP. Ja tu już w ogóle się też zastanawiam, jak to będzie wyglądać, jak tam za kilka lat jakiś wojownik wbije 10 miliardów tego HP, jak to wszystko będzie szło, no bo wszystko na to wskazuje, nie? Na tym etapie już tego tyle golda się dziennie farmi, tyle tych statystyk leci, więc że tu
tutaj powoli, powoli to wszystko będzie szło w górę, no ale właśnie jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać, tak czy inaczej, no potężnie to wygląda, 100% klaserka, runki mamy maksymalne, jak widzimy 60%, tutaj łączne odporności też po 75%, także git, no i co więcej, temy poulepszane z tego, co widzę, o, tu tarczy nie ma w ogóle ulepszonej, może zapomniał, ja jak grałem wojownikiem na W40, teraz się staram pilnować, ale na W40 bardzo często mi się zdarzało, że zapomniałem tarczy ulepszać, no ale tu jak widzimy itemki ulepszone około razy 13, razy 14, więc no jest okej, nie? Wszystko jest w miarę równomiernie. Także nie ma do czego się przyczepić. No i co, gemy też po około 2000, z tego co widzę nawet tutaj niektóre po 2100, także no bardzo, bardzo potężna postać, jest co podziwiać, jeszcze zwróćmy uwagę na opis, o, opisu nie ma, więc w sumie nie ma na co patrzeć, tyle, wy sobie oczywiście możecie, jak chcecie, zatrzymać, możecie sobie bardziej to przeanalizować, ja lecę dalej do miejsca 7, tak czy inaczej no bardzo mocna postać, gratuluję, no i mówię, lecimy sobie dalej. Kolejna postać, serwer 20 polski, mamy maga 630 36 poziom, no i tu jak widzimy po raz kolejny ogromna przewaga, jeżeli chodzi o cześć, chyba największa w ogóle do tej pory, to jest miejsce 7, chyba jeszcze nie powiedziałem, to dopowiem, tak czy inaczej, no mamy naprawdę około 700 tysięcy tej czci przewagi, więc chyba największa jak do tej pory w tym odcinku, no i tak jak mówię, 636 poziom, maguś, 100% klaserka, serwer 20 polski, no na pierwszy rzut oka bardzo, bardzo mocny, tu w ogóle widzimy, że dużo, jeżeli chodzi o podstawy, to władował HP, bo to HP ma już ponad 200 tysięcy, co za tym idzie, punktów życia ma już jako mag ponad pół miliarda, więc bardzo, bardzo dużo. Tak samo tutaj mamy prawie 125 tysięcy inteligencji w podstawie, 281 tysięcy nam daje to ogólnie inteligencji, także no tak overall, tutaj boczki 3000, szczęścia 3600, więc nie ma tragedii, tak czy inaczej overall no bardzo potężnie kolega wygląda, no i tu totalnie nie mają do niego podjazdu inni, łączna od odporność zrobiona na maksa, runka tak samo maksymalna, więc no tutaj nie ma co się dziwić, te osoby się biją o najwyższe rankingi w międzynarodowej sali chwały, także raczej wszyscy będą tutaj mieli te maksymalne runy, bo są niektóre polskie serwery, gdzie tam top 1 ma ogromną przewagę, a ma na przykład 20% w broni czy coś takiego, zdarza się, no ale tutaj jak mówię, wyjęliśmy sobie same perełki polskie, no i będą to bardzo, bardzo mocni zawodnicy, więc tutaj zdecydowanie jako ten maguś idzie bardziej w HP, jeżeli w porównaniu tam do innego maga, czyli tego co mieliśmy tam chyba na miejscu 9, nieważne, tak czy inaczej itemki ulepszone około razy 11, razy 12, razy 13, więc powiedzmy, że tak w miarę równomiernie, jeżeli chodzi o gemiki, no to mamy 2100 tutaj, o, tu na, a nie, myślałem, że to 2200, a to też 2100, no ale tak powiedzmy, że o, tu nawet niecałe 2000, także no dość to porozbijane, chyba taka średnia tych wszystkich gemów to jest około 2050, także oczywiście też nie jest źle, tu też pamiętamy, że te legendarne gemy leczą stres ze strasznie dużym rozrzutem, nieraz mi poleci 1300, a nieraz mi może polecieć nawet 1180, nie, więc ten rozrzut jest bardzo, bardzo duży, więc tutaj no też ciężko tak wszystko dostać z maksymalnego rozrzutu, no ale tak czy inaczej bardzo mocna postać po raz kolejny, bardzo fajna, zwróćmy uwagę, tu mamy 438, ale niestety nie wiem co to oznacza, więc tu za wiele sobie nie dopowiemy, no ale tak czy inaczej świetna postać, a my możemy lecieć dalej już w tym momencie chyba do miejsca 6. Kolejna postać, serwer 23 polski, no i wreszcie mamy zwiadowcę, czyli można powiedzieć, że już komplet tych pierwszych trzech podstawowych klas został zachowany, jeżeli chodzi o ten odcinek. Tak jak wspomniałem, miejsce 6, zwiadowca, 640 poziom. W ogóle wydaje mi się, że kiedyś jak były te, powiedzmy, podstawowe trzy klasy, to ten zwiadowca nie był aż taki popularny, co zresztą teraz widać. Mamy bardzo wiele magów na tych starych serwerach, mamy też często wojowników, na tych zwiadowców chyba nie ma, nie wiadomo ilu, no ale to mogę się mylić, tak mi się przynajmniej wydaje. Nieistotne. Tak czy inaczej, tak jak mówię, miejsce 6, zwiadowca, 640 poziom, no i zobaczmy co tutaj jest ciekawego, mamy ponad 300 tysięcy głównej statystyki, dokładnie 312,5, 140 prawie 2000 podstawy, jeżeli chodzi o HP to mamy prawie 74 tysiące, mamy 193,5 overall tej statystyki, tu mamy, zobaczcie, ponad 100 milionów obrażeń, tu mamy ponad miliard punktów życia, więc jako zwiadowca przebicie tego miliarda to również jest naprawdę fajne osiągnięcie, 100% klaserka, boczki po 3000, szczęścia niecałe 3000, więc można powiedzieć, że git, no i kurde, no w ogóle każda postać, która ma ponad 300 tysięcy tej głównej statystyki wygląda świetnie, także tutaj totalnie nie ma jakby co, myślę, że tego kwestionować, musimy tylko i wyłącznie
tak naprawdę, no co, podziwiać chyba, tego słowa mi brakowało. Punkty życia tak samo, no mówię, ponad miliard jako zwiadowca, to też jest super osiągnięcie. No i okej, jeżeli chodzi stricte o itemki, to tak, widzę, że maksymalne runki są, tutaj łączna odporność maksymalna, 60% na broni, itemki poulepszane razy 13, widzę, że tutaj wszystkie, to też ciekawe, bo zwróćcie uwagę, że nie ma tam, przynajmniej na razie, zobaczymy jak to dalej będzie wyglądać, ale póki co nie ma żadnej osoby, która by chociaż na razy 15 wszystko ulepszyła, wszyscy mają tam, wiecie, mniej, no był tam wcześniej wojownik, który ma broń razy 20, no ale to powiedzmy, że się nie liczy, więc tutaj ciekawe, z czego to wynika, że brakuje im tyle kryształu, albo po prostu, nie wiem, czekają na jakieś ostateczne przebranie i wtedy dopiero lepszą, tak też może być, no ale tak czy inaczej razy 13 oczywiście też bardzo w porządku, gemiki wszystkie praktycznie ponad 200, więc można powiedzieć, że bardzo, bardzo fajnie również. No i co, może jeszcze opis sprawdzimy, 600 level, 27 sierpnia 2021 roku, czyli nie tak dawno minął rok, w zasadzie to już mamy rok i prawie miesiąc, no i wbił 40 leveli, więc kurczę, no jakoś to idzie, nie? Bardzo ten kalendarz pomógł, z racji tego, że mamy co 20 dni darmowy level, no ale tak czy inaczej jakoś powolutku to idzie. Tutaj mamy, kiedy wystartował, też zwróćcie uwagę, 25 maja 2013 roku, mamy tu chyba w ogóle niki graczy, tak mi się coś kojarzy, bo kojarzę taką osobę jak Doczek właśnie, chyba to są niki i daty, kiedy w ogóle te osoby skończyły grać, nie? Kiedy po prostu porzuciły, że tak powiem, swoją postać, także tu też fajnie, że ma to wrzucone w opis, no ale tak czy inaczej bardzo mocny zwiadowca, bardzo fajnie to wygląda, a my możemy lecieć dalej do miejsca 5. Kolejna postać, serwer 6 Polski, mamy po raz kolejny wojownika Maverick, 643 poziom, tak jak wspomniałem, miejsce 5, czyli półmetek tego odcinka, no i tutaj jeżeli chodzi o cześć, to nie ma aż takiej dużej przewagi, no ale tak czy inaczej mamy to 50 tysięcy, więc Maverick jest zdecydowanym top 1 tego serwera, no i dobra, tu w ogóle tak samo, potężne statystyki, już powoli się zbliża do 300 tysięcy siły, mamy 210 tysięcy HP, tu już prawie 1,5 miliarda w ogóle tych punktów życia, tutaj mamy 130,5 tysiąca podstawy tej siły, tu mamy 83 tysiące i prawie pół podstawy HP, także no statystyki są totalnie, no kurczę, powtarzam to przy każdej postaci, no ale pięknie to wszystko wygląda, zawsze mi się to bardzo, bardzo podoba, jak to tu wygląda, no ale tak jak mówię, to są dosłownie lata gry na tej postaci, lata tam jakiegoś codziennego klikania, żeby po prostu osiągnąć coś takiego, 100% klaserka oczywiście, o, tu co ciekawe nie ma maksymalnych runek w pełni, ma odporność na błyskawice 75%, to co ciekawe, no ale tak czy inaczej nie ma tych maksów, w broni 59%, więc no prawie max, ale nie do końca, no i dobra, i tu narzekałem wcześniej, że nie mają tych itemków jakoś bardzo poulepszanych, no ale tu widzimy, że Maverick ma troszeczkę bardziej, co prawda jest to tak troszkę chaotycznie porobione, tu razy 17, razy 15, razy 14, tu mamy razy 16, no ale to powiedzmy taka średnia razy 15 jest, więc można powiedzieć, że w końcu moje prośby zostały wysłuchane, to co powiedziałem wcześniej, no i dobra, jeżeli chodzi o statystyki, to tak się to prezentuje. Możemy jeszcze zerknąć na gemy, no tak też około 2000, nie? Taka średnia, mógłbym powiedzieć, tu niektóre poniżej troszkę, no ale taka średnia tych gemów to również jest 2000, więc tu no w ogóle ciężko, żeby były słabsze, możemy ewentualnie jeszcze lepsze spotkać, no ale dobra, jeżeli chodzi o opis postaci, to jeden pierwszy raz 14 grudnia 2010 roku, zwróćcie uwagę. O kurde, start 10 września 2010, top 1 bez przerwy od 7 stycznia 2012 do 24 lutego 2016. Kurde, ej, to ciekawe, to jest jakiś OG gracz totalny, który już na samym początku był praktycznie top 1 tego serwera, nie musiał tutaj, wiecie, najpierw się wspinać powoli, tylko praktycznie od razu miał to miejsce, tu taka ciekawostka, no ale dobra, tak czy inaczej bardzo fajna postać, a my możemy lecieć dalej do top 4. Kolejna postać, serwer 22 Polski, po raz kolejny mamy zwiadowcę, 614 poziom, tak jak wspomniałem, top 4 tego odcinka, no i jeszcze na wstępie powiem, że nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale coś mi się tak kojarzy, że Bociek17 brał udział w przedstawieniu postaci widzów, co prawda była to ta stara wersja, gdzie wszyscy się mogli zgłaszać w komentarzach, więc nawet nie wiadomo, czy to on się zgłosił, czy może ktoś go zgłosił, no ale tak czy inaczej coś takiego mi świta, nieważne, tak jak mówię, 22 Polski serwer, mamy Boćka i mamy również ponad
ponad 300 tysięcy zręczności przebite, w tym momencie już 302 tysiące, takie wiecie, płynne przejście, co przekłada się na to, że mamy 137,5 tysiąca podstawy, HP tak samo ponad 100 tysięcy również przebite, jeżeli chodzi o samą podstawę, no i ogólnie 236 tysięcy, bardzo fajnie wyglądająca postać, tu w ogóle punktów życia, zobaczcie, jeszcze więcej niż Best, 1 250 000 000. Ja powiem wam szczerze, że jestem taki, że trochę już przestałem tutaj oglądać te jakieś tam wysokolevelowe postacie, trochę się zawiesiłem tak naprawdę na tam około 610 poziomie, 620, a tu już chyba najmocniejsze osoby mają jakieś 660 czy coś takiego, w sensie najwyższe levele, więc to w ogóle dla mnie jest już totalne wow, tak samo jak widzę takie punkty życia u zwiadowcy, to też jest dla mnie coś wow, co tak naprawdę pewnie tam na innych serwerach jakiś chyba Strider i tam generalnie inni zwiadowcy już pewnie mają o wiele więcej tego HP, no ale tak czy inaczej na mnie to za każdym razem robi wrażenie. Boczki po około 3000, szczęścia mamy 2800, no i w zasadzie tyle, jeżeli chodzi stricte o statystyki. Zobaczmy, łączna odporność jest maksymalna, więc to git, runka też 60%, czyli również maksymalna w broni. Itemy poulepszane, no tu widzę broń razy 12, a reszta razy 14, więc powiedzmy, że ok. No i gemiki tak samo po około 2000, taka średnia, 2020 powiedzmy, coś koło tego, więc tak czy inaczej bardzo mocna postać, jeżeli chodzi o opis, no to tak samo, mamy górę Olimp 10 na 10, to on już ma chyba ostatni loch w ogóle do ubicia, z tego co kojarzę. Karczmę mrocznych sobowtórów na 599 levelu ubił całą, 500 level wbił 30 listopada 2019 roku, 200 tysięcy tutaj pewnie, czekajcie, ile on ma tej zręczności, a to pewnie chodzi o, chociaż w sumie nie wiem o co może chodzić tak szczerze, o 200 tysięcy ogólnie statystyk, w sensie podstaw łącznie, czy jak to wygląda, nieważne. Tak czy inaczej mamy na 5... chociaż nie, to było w marcu tego roku, no nie wiem, nie wiem, nie chcę tu zgadywać, więc nie ma co. A, tu mamy też 500 tysięcy... nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, 500 tysięcy może ogólnie, tak samo tu tych overall statystyk, no nieistotne. Jeżeli bocie ogląda, w co wątpię oczywiście, to może napisać dokładnie o co chodzi. Mamy kiedy wbił 600 level, także no te 100 leveli, mniej więcej każdemu tyle samo zajmuje wbicie, zwróćcie uwagę, bo tam wcześniej też mieliśmy kogoś, kto miał to wpisane, no ale tak czy inaczej bardzo fajny zwiadowca, bardzo mocna postać, a my już lecimy do top 3, czyli do podium tego odcinka, że tak powiem. Kolejna postać, mamy podium tego odcinka, mamy top 3, mamy serwer pierwszy polski i mamy również maga 645 level. Markow wielu osobom myślę, że znany, w ogóle zdziwiłem się, że on według tego międzynarodowego rankingu nie jest top 1, no ale tak jak mówię, wyszło mi, że jest po prostu top 3 Polakiem. No i okej, co my tutaj mamy? Tak jak wspomniałem, maguś 645 level, więc chyba w ogóle najwyższy level w tym odcinku jak do tej pory. Mamy 352 tysiące, prawie 353 tysiące inteligencji, 160 prawie 5000 podstawy, mamy również 85 tysięcy podstawy HP i 213 tysięcy ogólnie statystyki, prawie 600 tysięcy punktów życia, no to już w ogóle kurczę ponad 350 tysięcy, to już mamy przekręcone, więc już na prostej drodze można powiedzieć do 400 tysięcy inteligencji, także to jest też dla mnie w ogóle wow. 100% oczywiście klaserka, co my tu mamy? Łączna odporność zrobiona na maksa, 60% w broni, także też jest to na maksa. Gemiki po 2100 raczej większość, tu niektóre nawet większe, 2180, 2184, no ale niektóre też 2030, więc powiedzmy, że taka średnia to 2100, żeby było. No i itemy poulepszane, no tak różnie, razy 12, razy 13, niektóre razy 14, no ale coś takiego mniej więcej. Boczki po 2700, tutaj 6000 szczęścia, tak czy inaczej, no bardzo mocna postać, tak jak mówię, wielu osobom znana, serwer w ogóle pierwszy polski, więc no to też myślę, że dużo mówi. Jeżeli chodzi stricte o ranking, to nie ma aż tak dużej przewagi czci, to też musicie zwrócić uwagę, że jest tutaj zaledwie 1000, także tam około oczywiście, więc no mówię, tutaj między top 1 a top 2, no bo między top 3 to już jest akurat większa różnica, no ale no fajna postać, zobaczmy jeszcze opis. O, mamy kiedy wystartował, 12 maj 2011, mamy kiedy wbił 300 level, zobaczcie, 300 level po około 2 latach gry, więc no kiedyś tak to faktycznie wyglądało, obecnie tak to nie wygląda, obecnie 300 level się wbija po niecałym miesiącu. Jak
jak tam ktoś dociska, to nawet po około tam, wiecie, 2 tygodniach, jak ktoś mniej dociska, mniej zużywa grzybów, ale i tak gra na grzybach, to tak jak mówię, po około miesiącu również da się to wbić, więc no zupełnie to inaczej wygląda. 400 level w 2016, 500 level w 2018, no i 600 level w 2021 w połowie. No i mamy, kiedy skończył lochy, 20 czerwca 2022 roku. Koniec lochów, więc tak naprawdę niedawno, no ale oczywiście gratulujemy z tego miejsca top 3 tego odcinka, no a my możemy lecieć dalej do top 2. Kolejna postać, serwer 14 Polski, top 2, tak jak wspomniałem tego odcinka. Mamy zwiadowcę, 635 poziom, no i tutaj to jest chyba największa przewaga czci, jeżeli chodzi o top 1 i top 2 w ogóle w całym odcinku, i nie wiem, czy miejsce pierwsze ją pobije, dlatego że mamy, jak sami widzicie, no nawet powiem, że prawie 1,5 miliona przewagi tej czci. Tutaj mamy prawie 2 400 000, tu mamy troszkę ponad 1 000 000, także no ta przewaga jest naprawdę ogromna. Tak jak wspomniałem, top 2, no i co ciekawego, 315,5 tysiąca zręczności, 200 prawie 60 tysięcy HP, jeżeli chodzi o podstawę, no to tu mamy 142 tysiące, tu mamy 110 tysięcy, no i co więcej, gemiki po 2100, i tu już widzimy w ogóle, że praktycznie wszystkie, tak około 2150, w ogóle nie ma zbyt dużej różnicy między tymi gemami, więc to też no widać, że tutaj specjalnie zostało to tak zrobione, żeby po prostu te gemy były jak najmocniej dociśnięte i te najmocniejsze ubrane, może w ten sposób. 100% klaserka, tak jak mówię, oczywiście mamy łączną odporność na maksa, mamy 60% w broni, itemki poulepszane razy 15, zobaczymy jak będzie miał top 1, bo tak jak mówię, jeżeli chodzi o polskie serwery, to coś te ulepszenia kuleją, dlatego że bodajże chyba na serwerze pierwszym międzynarodowym już ma wszystko poulepszane razy 20 top 1 gracz, na tam serwerze chyba Strider na 10 tam amerykańskim również ma razy 20 chyba, tak mi się wydaje, albo już jest bardzo blisko, więc tak czy inaczej troszkę tutaj na tych polskich postaciach te ulepszenia wydaje mi się, że kuleją, no ale tak czy inaczej po 3700 tutaj boczki, 3 prawie 400 szczęścia, no bardzo, bardzo mocna postać. A, tutaj mamy jakiś koniec gry, nie wiem w sumie o co tu chodzi. A, to chyba, że czwarty koniec gry, że w 2018, no ale potem pewnie wrócił. No tu mamy jakieś różne rozpiski, no ale tu niektóre rzeczy są jakoś skrótowo, więc też nie wiadomo do końca o co chodzi. Tak czy inaczej, no bardzo, bardzo fajny zwiadowca, 630 już prawie 6 level, można by powiedzieć, coś pięknego. Top 2 w ogóle tego odcinka, gratuluję oczywiście pięknie, no a my chyba powolutku będziemy mogli lecieć do top 1 i na to Was zapraszam. Kolejna postać, serwer 13 Polski, co ciekawe mamy wojownika, 643 poziom, no i mamy absolutne top 1, jeżeli chodzi o polskich graczy. Co prawda między top 1, czyli między tym wojownikiem a tym zwiadowcą, który był top 2, jest tam różnica w międzynarodowym rankingu chyba 2 miejsc, także to wiecie, wszystko się może zmieniać w zależności od tego, jak tam walki się potoczą, no ale tak czy inaczej na moment, kiedy robiłem przygotowania do tego odcinka, no to ten wojownik właśnie był top 1 i był najwyżej notowanym Polakiem w tej międzynarodowej sali chwały, zresztą tu możecie zobaczyć, Sleepy 11, a ten 3RK był 13, więc no tak to po prostu wygląda. No i dobra, i co my tutaj mamy? Mamy, tak jak mówię, wojownika, 643 poziom, gratuluję oczywiście zajęcia pierwszego miejsca w tym moim plebiscycie, że tak to nazwę. No i co? Klasera nie mamy w 100% uzupełnionego, co ciekawe, wymagać by się mogło, że top 1 gracz, no to tutaj zdecydowanie musi mieć wszystko na tip-top, a tutaj tak jakby jednej rzeczy brakowało, w sensie jednego tam jakiegoś itemku, czy nie wiem, czy jakiejś naklejki, czy coś, albo może mi się tak po prostu wyświetla, ale wątpię. Dobra, boczki mamy po 3700, szczęścia 2900 niecałe, no i jest 150 tysięcy siły, więc fajna, okrągła liczba, mamy 87 tysięcy wytrzymałości, co łącznie nam daje 324,5 tysiąca siły ogólnie i 200 prawie 15 HP ogólnie, także tak się prezentują jego statystyki. Mamy itemki, o kurde ty, itemki, tu tak samo, itemki w ogóle ulepszone razy 9, razy 10, tu broń razy 20 po raz kolejny, tu no dziwnie, dziwnie. Jeżeli chodzi o gemy, no to ma mocny, no gemiki ma po tam 2100, już tu nawet prawie 2201, także no gemy są faktycznie mocne, ale te ulepszenia takie bardzo dziwne, bardzo jakoś to dziwnie wygląda, no ale zwróćcie sami uwagę, tu Wam mogę pokazać, no jest francuski, jest tam międzynarodowy,
jakieś niemieckie, czeskie i tak dalej. No i pierwszy polski, jaki jest, no to jest właśnie Sleepy, więc tutaj nic was nie oszukuje. Tu mamy 3R-ka na pozycji 13, no i Markow jest dopiero na pozycji 20, więc no tutaj międzynarodowa sala chwały nie kłamie. Oczywiście, tak jak mówię, no w tych walkach jest duża losowość, duże RNG, ale tak to się po prostu prezentuje. Więc no dziwne te ulepszenia. Ja tu myślałem, że tu już będzie jakoś razy 18, może wszystko, razy 17, no a tu totalnie nie wygląda, jakby to była faktycznie postać top 1, no ale nieistotne, tak po prostu jest. Dobra, co więcej, tak jak wspomniałem, gemy bardzo mocne, maksymalne runki są, więc to jak najbardziej ok. Zwróćmy uwagę jeszcze na opis. Tu... Aha, ataki tylko dla ekspanii z osobistego, tu mamy coś powpisywane, no ale dobra, nic ciekawego, nie ma żadnych dat, tak czy inaczej tyle. Pięknie wam dziękuję za oglądanie, oczywiście wszystko możecie sobie przejrzeć jeszcze raz, możecie sobie tam zatrzymać, sami ogarnąć, no ale no same dzisiaj wisienki na torcie, można by powiedzieć, same mocne postacie. Pięknie wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, tak jak wspomniałem, również jeżeli ktoś ogląda z tych 10 osób, które dzisiaj były pokazane, to pozdrawiam serdecznie i gratuluję po prostu posiadania tak mocnej postaci, bo to jest naprawdę duży wyczyn, jeżeli chodzi o Shakesa. I tyle. Wbijajcie oczywiście na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Możecie zostawić suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Możecie wbijać na... tu już powiedziałem. Możecie kciuka w górę zostawić. O to mi chodziło. Kciuka w górę przede wszystkim zostawiajcie. Piszcie komentarze, która postać wam się najbardziej podoba z tych wszystkich 10 dzisiaj ukazanych. I chyba wszystko. Dziękuję raz jeszcze pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!